Mieszko II Lambert to postać, która budzi wiele kontrowersji i zainteresowania w historii Polski. Był on synem Bolesława I Chrobrego, pierwszego króla Polski i Emnildy, księżniczki słowiańskiej. Urodził się około roku 990 i otrzymał imię na cześć swojego dziadka, Mieszka I, założyciela państwa polskiego. Jego drugie imię, Lambert, nawiązywało do świętego Lamberta lub do jego przyrodniego brata z tego samego imienia. Mieszko II był aktywny politycznie już za życia ojca, który wyznaczył go na swojego następcę. Brał udział w polityce niemieckiej, zarówno jako poseł, jak i dowódca wojskowy. W 1013 roku poślubił Rychezę, córkę palatynareńskiego Eszona i siostrzenicę cesarza Ottona III. Było to małżeństwo prestiżowe i korzystne dla Polski, gdyż Rycheza wniosła ze sobą znaczny posąg i wpływy na dworze cesarskim. W 1025 roku, po śmierci Bolesława Chrobrego, Mieszko II został koronowany na króla Polski. Prawdopodobnie wypędził z kraju swoich dwóch braci, Ottona i Bezpryma, aby zapewnić sobie niepodzielną władzę. Jego panowanie było burzliwe i pełne konfliktów z sąsiadami. W 1028 roku zorganizował niszczycielski najazd na Saksonię, gdzie spalił katedrę w Magdeburgu i splądrował wiele miast. W 1030 roku powtórzył ten wyczyn, dodatkowo zajmując Marchię Miśnieńską. Te agresywne działania wywołały reakcję cesarza Konrada II, który w 1031 roku najechał na Polskę i zmusił Mieszka II do uznania się jego lennikiem i oddania Milska i Łużyc. W tym samym roku Mieszko II musiał stawić czoła także atakowi ze strony Rusy Kijowskiej. Książęta Jarosław Mądry i Mścisław najechali na Polskę i zajęli Grołdy Czerwińskie oraz część Małopolski. Na polskim tronie osadzili bez pryma, który był sprzymierzony z nimi. Mieszko II został zmuszony do ucieczki z kraju i schronił się w Czechach u księcia Oldrzycha. Tam jednak został uwięziony i wykastrowany na rozkaz cesarza Konrada II. W 1032 roku Mieszku II udało się uwolnić z niewoli dzięki pomocy swojej żony Rycherzy i jej brata Hermana. Wrócił do Polski, gdzie odzyskał część władzy jako książę jednej z trzech dzielnic Wielkopolski. Pozostałe dwie dzielnice, Małopolska i Śląsk, były rządzone przez jego kuzynów Dytryka i Odylena. W 1033 roku Besprym został zamordowany przez spiskowców, co umożliwiło Mieszkowi II ponowne zjednoczenie kraju pod swoim berłem. Ostatnie lata życia Mieszka II były poświęcone odbudowie państwa, które ucierpiało w wyniku wojen i najazdów. Mieszko II starał się utrzymać dobre stosunki z cesarzem Konradem II i papieżem Janem XIX. W 1034 roku wysłał poselstwo do Rzymu, aby uzyskać zgodę na koronację królewską. Nie doczekał jednak odpowiedzi, gdyż zmarł nagle 10 lub 11 maja 1034 roku. Jego śmierć wywołała kryzys dynastyczny i społeczny w Polsce. Jego następcą został jego syn Kazimierz I Odnowiciel, który musiał stoczyć walkę o tron z innymi pretendentami. Mieszko II Lambert był władcą utalentowanym i ambitnym. Ale także pechowym i niezrozumianym przez swoich współczesnych i potomnych. Był pierwszym polskim królem, który umiał czytać i pisać, znał język niemiecki, łacinę i grekę. Był mecenasem kultury i sztuki, wspierał rozwój kościoła i reformy liturgiczne. Jego panowanie było jednak naznaczone nieustannymi konfliktami i kleskami, które doprowadziły do osłabienia i rozpadu państwa polskiego. Dlatego też historycy oceniają go różnie, od genialnego stratega i reformatora do gnuśnego i nieudolnego władczyka.